absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. The fuck was that? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC 3 Dante's Awakening. Właśnie coś nas po prostu zażarło po tym, jak Dante totalnie wyjebce zeskoczył ze samego szczytu tej wieży, zabił kilkanaście demonów. Czy ja już mam odblokowaną możliwość kupowania nie niebieskich, tylko właśnie fioletowych orbów i myślę, że możemy to kupić tyle, ile na ile mnie stać. A starczy mi prawie na full upgrade, jeśli chodzi o same te orby. No to myślę, że w tej misji spokojnie zbieramy na tę ostatnią fioletową orbę. Dobra, akcje, granaty, nie ma co patrzeć. No to wychodzimy, styl zostaje Trickster, misja 8, odnowiony strach. Przebij się z wnętrza wielkiego demonicznego robala. Jest Devil Trigger! Odblokuj prawdziwą moc Dantego. Wciśnij prawy bumper, aby... Czekaj... kiedy... Naładujesz trzy kółeczka Triggera, aby przetransformować Dantego w jego demoniczną formę. Wygląda tak... Ej, wygląda trochę jak Aatrox, to be honest. No tak, obrany tak kropka w kropkę, ale tak odrobinkę. Wciśnij i przytrzymaj, aby uwolnić... Aha, dobra, aby zadać obrażenia wrogom w pobliżu podczas przemiany. Okej. Okay.
Serio, to jest pieczęć? Dobra. Co to? Czy... Czy to jest statek z pierwszej części? O! Ej! Widziałem! O! Okej! Okay. To jest druga sekretna misja, jaką zdobywam. Pierwsza była właśnie w tym miejscu. Kiedy trzeba do tamtego podejść, powiedzmy, tej rzeźby z czachą i ją wejść w interakcję. Co ty gnoju? Okej, dobra. Czekaj, zobaczmy, jak wygląda nasz Devil Trigger. Od razu potrójna eska, nice. Dobra, wiecie co? Tą misję sobie chyba odpuszczę na nagraniu i zrobię ją, wiecie, na szybko, korzystając po prostu z możliwości trainera. Tak więc widzimy się za moment. Dobra, misja wykonana. Fragment zdobyty, a co zdobycie? Także i kolejna, cała niebieska kula. Czy to jest tylko dojść do sekretnej misji? No tak. A jak wejść na górę? Bo widziałem, że tam jest też fragment kuli do zdobycia. Chyba, że to już mi po prostu przepadło, bo za wcześnie spadłem. Co jest w sumie bardzo możliwe. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze kolejną z tych pieczęci. Aha, jeszcze jest kwas, okej. Okay. Okay, a co jest na górze? Poza chyba kwasem żołądkowym. Okej, przejście na górę. Z jednej strony mamy to. Co z chęcią będę mucił i mucił, aż się rozpadnie. No a z drugiej strony jest ostatnia pieczęć. Niech to jest nazwane przez twórców. Nie mam bladego pojęcia dlaczego. Okej, czyli to coś nazywa się Lewiatan, z tego co widziałem. A teraz jesteśmy jego wnętrznością. Good to know. Dobra, jak najmniej dotykać tego kwasu. Czemu w ogóle mnie nie dziwi, że tu jest posąg bóstwa? Kurde, dlatego Trickstera strasznie ciężko będzie wylewelować. Okej. Hardcore. Organy. Rifles. Nie wiem, wibrują dziko. Po drugiej stronie ściany membrany. Nie możesz dostać się teraz. Nie możesz się dostać bliżej. No, ja dziwo nie mogę w jakiś sposób tej ściany po prostu zniszczyć. No bez jaj.
Nie wiem, czy tam czasówka jakaś była konieczna. Wszyscy zabici? Spoko. Okej, jednak nie wszyscy. Teraz chyba wszyscy. I nawet nie chcę wiedzieć, w której konkretnie części jego wnętrzności my teraz jesteśmy, bo to wygląda trochę na dupę. Mam nadzieję, że nim nie jest. No, Devil Trigger po raz pierwszy. Oficjalnie. Ignis Fatuus. Dusze tych, którzy zostali zesłani do piekła za grzech zazdrości. Są źródłem energii Lewiatana. Okej. Dobra, no przejście jest jasne. Tylko co ja mam z tym zrobić? Cofnąć się tam, gdzie byłem? Wygląda. Mam tylko nadzieję, że na drugą nóżkę nie będzie tej durnej... tej. No niestety będzie. Sto nogi, o! Może być ciepłe słowo. Ewentualnie jeszcze zbliży. No i co teraz, frajer? Elo. Brzuch Lewiatana. Okej. Okay. Idziemy trochę inną drogą niż sądziłem, że pójdziemy. No, narzekać nie zamierzam. Z nimi też walczyć nie muszę, więc nie będziemy tego robili. Bez światła to trochę ciężko cokolwiek tu zobaczyć, więc trochę na ślepo będę tu skakał. A, w sumie właśnie, a propos, jak już jesteśmy, to wykupmy ostatnią fioletową orbę. No i cyk, Devil Trigger maksymalny. To mi się podoba. Strzał nie podziała, machnijcie mieczem już tak. Okej, co teraz? Nie, no nie gadaj, serio, kolejny taki boss. Przecież
Przecież to podchodzi pod spinę. Jest, mamy go. Foundation that brought out fear. Fear. Yes. Fear. Can't you feel it? The rage and agonies of the people. Those who were confined here, with their desires for evil being unfulfilled. It was all because Sparta slammed the door to the demon world in their faces. What's wrong? Nothing. Jak rozumiem, my zmierzamy do tego samego miejsca, tak? Okej, no czas odcinku jeszcze mamy, no to jedziemy. Z kolejną misją w takim razie. Wyskoczyłem przez oko? Yep. O, Jester zostawił wiadomość. So this is the next stage. Wait! If you're asking for a date, forget it. Because I make it a point not to go out with women who shoot me in the head. Date a demon? I'm not that desperate. Besides, I really don't care for guys who stink like blood. You're right. Then what should I call you? I don't care. Whatever you want. Whatever, lady. I'll leave this to you. Because I don't want to miss the party. Who counted on you anyway? Okej, czyli stąd się wziął ten jej przydomek. Okej, misja dziewiąta. Faded noise. Oddalone wspomnienia? Jakoś tak? Serio? Ochrzci czarodziejów otchłani ostrzem. Tak bym to przetłumaczył. Ale za Chiny nie mam pojęcia, czy to jest prawidłowe. Kurde, myślałem, że się uda, jak w przypadku z Jesterem po raz pierwszy, no ale niestety. A właśnie, a propos. Żeby tylko kule się mnożyły, nic więcej. Okej, kolejna walka. Wydaje mi się, z czym?
Pączkami. Okej. No tego to bym się nie spodziewał. Są jeszcze pajączki, które potrafią blokować, co jest zabawne. Że kto wpadł na pozycję bloka, to zadawał obrażenia. Prawda. Dobra, Devil Trigger Yellow. To już były wszystkie. Okej, okay, kolejna zagadka się szykuje. O, czyżby zagadka z odbijaniem promieni? Dobra, jak to odpalę, to co się stanie? Aha, to resetujemy. Okej. Okay. Tak to mogę tylko zniszczyć. Okej, okay, to się okazało prostsze niż sądziłem. Choć totalnie przypadkowo to zrobiłem. Chciałem zobaczyć, co się stanie, jak zniszczę więcej. No to proszę, przy okazji od razu ogarnę rozwiązanie. Okay, z nimi walczyć oczywiście nie muszę. Tak więc bardzo ochoczo przeniosę się do tego kuzioneczka. Nie wiem, czy zginął, czy nie, ale ma sobie. No i... Dobra, nie! Kurde, tu... Tu... Coś tu się znajduje? Nie, blokiem mi niewidzialna ściana. Zde. A nie, ja muszę z nimi walczyć, dobra. A nie, dobra, nie, jednak nie musiałem. Przecież nie było pieczęci. Okej, okay, to w sumie też nie ma pieczęci, więc mogę ich kompletnie olać i uważać na to, jak skacze. Kolejny posąg bóstwa, proszę bardzo. Mam jeszcze jakaś rzecz do zniszczenia. Pytanie, czy ja jestem w stanie ją teraz zniszczyć. Okej, okay, trochę czerwonych orbów, spoko. No. Kurna, w górę. Kurwa mać. O, pięknie. Tutaj podleczenie i więcej czerwonych orbów. Na sekretarzy nie ma co liczyć. Tam za to jest coś do zdobycia. Czy to jest taka jedna wielka platforma, czy platformówka? Czy to jest takie wyzwanie platformowe?
Nawet jeśli, to raczej nie tam był jego początek. Ale trochę wątpię. Okej, musimy znaleźć jakąś maskę i ją tutaj umieścić. Spoko. Tylko pytanie, gdzież ta maska może być? Okej, weszliśmy do jakiejś jaskini. Tu, który są przeciwnicy, którzy czegoś chyba pilnują z tego, co widzę. Dobra, czyli jedyne drzwi, jakie mi zostały, czy wróć, jedyne przejście, jakie mi zostało, to przez te drzwi. Się idealnie po prostu ładował. Wierzątło jest najlepsze, mi się wydaje. Gdy że fajnie skracam dystans, to jeszcze przy dobrych wiatrach mogę ich odepchnąć. No dobra, coś mamy tutaj też. A, okej, teraz będę musiał iść do tamtej. Kobiety. Ambrozja. Owoc, który ludzkość... owoc, który ludzkość ma... Nie. Jezus. Owoc... który ludzkość ma zakaz nawet dotknąć. Mówi się, że odblokowuje drzwi do raju. Trzech, serio? Dios. Nie będę na was stracił czasu. Że gra muzyczka, ale oczywiście tutaj... Z tym wrogiem oczywiście walczyć nie muszę. Jednak z tym, więc z chęcią to wykorzystam. I się najzwyczajniej w świecie cofnę. A właśnie, a propos, zobaczmy, gnaty, spiral za 22 500. Weźmy go sobie może zamiast strzelby. A, to jest taki pojedynczy strzał, myślę, że taki karabin, tylko z opcją przebijania się przez wrogów. Dobra, skoro nie, to nie. Dobra, i teraz dopiero idę do tamtego przejścia. Ciekawe, co jest w tamtym miejscu. Nie ta maska. Jest ciekawe, czy tej maski coś nie wiem, czy wróć z tej maski. Z tego przejścia coś się będzie pilnowało.
way. Welcome, sir. Is this your first time here? Yeah, it is. You'll be nice to me, won't you? Of course I will. I'll treat you so nicely. You'll never want to leave. Now that's what I'm talking about. Then, come on, sugar. Hey? Dobra, ze strzały statalnie nic nie robi. To jakikolwiek strzałów. Okej, ciekawe. Nie damy tego demona, jo. Liczymy ją ile wlezie. Okej, okay, albo mi anulowała demona, albo on się albo demon zdążył po prostu skończyć. Ej, laska, nie uciekaj! Jasny gwint. Jak to w ogóle idzie? Nie tak źle. Okej, tak sądziłem. No, jak poznać, czy ona wali po całym obszarze, czy tylko po jednym tym? To jest. No chyba se żartujesz! Co to za leczenie? Zaleczenie. O, teraz nie waliła piorun, zaraz. A, teraz? I oczywiście zrobiłem to o pół sekundy za późno. Wróć, za wcześnie. Yeah.
Teraz piorun. Znowu, teraz mu sekundę za wcześnie. Wow, musimy nas zmordować te przemiany. Teraz się udało nie zmarnować. Czy nie ten. Nie zostać trafionym. Chyba i tak nie będzie jaski za tą misję. Itemy... Nie te itemy. Użyj gwiazdki, tak. Żeby chociaż troszeczkę podleczyć. Jest! Mam ją. Nevan! Tak się nazywała. Mio sweet. You think so, wouldn't you? All right. I'll help you. Your father was a handsome devil. But you're no slouch yourself. What? Ona się serio zmieniła w gitarę elektryczną? O! Nie wiem, że gitara to jeszcze kosa. Nevan, Dante może kontrolować nietoperze przez jamowanie na tej ciekawej gitarze. Czy tam intrygującej. Nie wiem, jak syk. Ja nie wiem, jak syku przetłumaczyć, ale. Pierwszy atak cykl jest śmiertelny, czy coś tam. Jakoś tak by to było. No okej, bosik zgarnięty. Wracamy do Lady. Jak ona to przeładowała w taki sposób? Welcome back. Ile ona to ćwiczyła? Bo nie ma bata, żeby właśnie to zrobiła przed chwilą za pierwszym razem. Wow! No po prostu wow! Okej, okay, pierwsza rang, chyba pierwsza misja z rangą B. No i głównie czas to nie zawinił. Dobra. Zapisuję i kończę odcinek, bo jak mówiłem... Znaczy, już nie jak mówiłem, ale w tym odcinku to właśnie będzie tyle, jeśli chodzi o przechodzenie dalszej fabuły, ale dzięki temu, że już mogę normalnie przechodzić te misje, to dwie misje mamy z Bani.
sumie to już nawet 3, jeśli licząc dodatkowo tę drugą część odcinka 4, ale to jest taki drobny detal. Tak więc dobrze, przed nami jeszcze 12 misji, czyli plus minus 6 odcinków. Tak więc, ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC... Tak, w DMC 3. Ode mnie to tyle. Cześć!